Nauczanie domowe, 30 października. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 14, wersety od 1 do 6. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Jezus wyraźnie prowokuje faryzeuszy i, widać, przywódcę faryzeuszów do myślenia względem człowieka potrzebującego i do myślenia względem Boga, ponieważ ten chory i Bóg to dwie osoby, nad którymi Jezus nakazuje refleksję tym właśnie gorliwym, bo faryzeusz znaczy gorliwiec, tym najbardziej pobożnym w Izraelu. Dzisiaj można by powiedzieć takie prowokujące pytania, które Jezus stawiałby nam, mogłyby brzmieć na przykład, czy wolno modlić się za chorych z nałożeniem rąk. Zauważmy w tym tekście ewangelicznym trzy tematy: o szabacie, o uzdrowieniu i o Bogu dla faryzeuszów były tak skonstruowane, że nie mogli wywinąć się spod tych krępujących ich ludzkich założeń. O szabacie na przykład myśleli, że nie wolno zrobić nawet dwa kroki więcej. Nie wolno czegoś przenieść w kieszeni swojego ubrania, kiedy przechodzimy po mieszkaniu, bo to już jest praca, a to oznacza złamanie szabatu. Doszli do absurdu w drobiazgach. I takie skostnienie w myślenie o szabacie zabrało im całą radość świętowania i świadomość tego, że to jest dzień oddania chwały Bogu. Podobne skostnienia co do uzdrowienia. Znamy z innej sytuacji takie zdanie przełożonego synagogi: macie 6 dni, wtedy się leczcie, ale nie w szabat. Czyli ludzkie zasady, domniemania przyjmowane jako pewniki, czy błędne założenia co do uzdrowienia, powodowały, że ci ludzie nie byli w stanie zobaczyć, że Bóg jest miłosierny i chce uzdrawiać. I Jezus w różny sposób czynił to. I nikomu nigdy nie zabraniał nakładania rąk na chorych. Wprost przeciwnie, apostołowie właśnie tak robili. I uczniowie uczniów. I ten gest nałożenia rąk pozostał nadal. I w końcu myślenie o Bogu. Ci faryzeusze w imię szacunku wobec Boga uważali Go za dalekiego, łatwo obraźliwego i niezainteresowanego prostymi, codziennymi sprawami ludzkimi. Jezus pokazuje Boga jako Boga troskliwego, jako Ojca, który chce zadbać o swoje dzieci. I dlatego Jezus pokazuje tego człowieka jako Bożego Syna. Jeżeli twój syn wpadnie do studni, czy nie wyciągniesz go zaraz? A ten człowiek był w studni swojej choroby, w studni swojej bezradności, więc Bóg go wyciągnął. Może w twoim myśleniu są jakieś religijne skostnienia? Niekoniecznie w tych trzech tematach, o Dniu Świętym, o uzdrowieniu, czy o samym Bogu, ale inne, w których Jezus chce cię sprowokować do rozmowy, do myślenia i do Jego sposobu pobożności, relacji i codziennego radzenia sobie z problemami. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.